liść laurowy. Ciąg dalszy robienia dobrze, gdyż się okazało, że mój kamerzysta powiedział, że nie rozumie, o co mi chodzi. Dlatego informuję Państwa, mojego kamerzystę, że jeżeli uczymy własne dziecko, że mu się należy, jeżeli temu dziecku robimy tylko i wyłącznie dobrze, żeby jemu było dobrze, czasami robimy to nawet naszym kosztem, to dziecko w pewnym momencie uwierzy, że ten świat będzie mu zawsze robił dobrze. I może być mocno nieszczęśliwy, może być mocno nieszczęśliwym dorosłym dzieckiem, kiedy się okaże, że ten świat wcale nie po to jest stworzony, żeby jemu robić dobrze. Natomiast jeżeli nauczymy takie dziecko, że to ono ma starać się zrobić komuś dobrze i z tego czerpać przyjemność, to takie dziecko, jeżeli podejdzie do ciebie, a ty wcale nie chcesz, żeby ci robiło dobrze i odtrącisz jego pomoc, to pójdzie gdzie indziej. Dojdzie do wniosku, że ty po prostu nie chcesz mieć dobrze. Pójdzie gdzie indziej i komu innemu sprawi przyjemność i od kogo innego dostanie tę świadomość, że jest wartościowym człowiekiem. Gdyż inaczej przekonanie, że jest wartościowym człowiekiem, będzie dostawać tylko w tym momencie, kiedy dostanie zabawkę. Coraz droższą zabawkę. Coraz droższe futro, coraz droższy samochód. Według mnie, i nie tylko mnie, cała mądrość ludzka polega na tym, że jeżeli sam się nauczysz czerpać przyjemność ze sprawiania przyjemności, zrobienia dobrze drugiej osobie, to wtedy możesz być bezgranicznie szczęśliwy, szczęśliwa, niezależnie od tego, czy ta druga osoba ciebie zaakceptowała, czy nie. Jak cię nie zaakceptuje, to możesz zrobić dobrze komu innemu. Niekoniecznie tej. I dlatego, kochani, ja wiem, że to jest dość trudne, żeby wam to dobrze zrobić, ale postaram się zrobić wam dobrze. Kochani, staram się wam dobrze to wytłumaczyć. To wcale nie jest łatwe, jak widać. Już mój kamerzysta w tej chwili widać, że z tego, co zrozumiał, to ja niewiele wiem, co on zrozumiał. I dlatego, kochani, są tematy trudne i trudniejsze. Ten temat należy do tak zwanych tematów łatwych. Dlatego robię wam dobrze i informuję. Cała radość w życiu pochodzi z wewnątrz, nie z zewnątrz. Jeżeli odczuwasz przyjemność zrobienia komuś dobrze, to ty odczuwasz tę przyjemność, niezależnie czy druga osoba ci podziękowała, czy cię wynagrodziła, czy cię doceniła, czy może po prostu zapomniała, bo w jej świecie